Wczorowałam do Gdańska, dzisiaj się świecę i to nawet bardzo. Posmarowałam się pod kremem, takim olejkiem i miałam chyba nadzieję, że on się troszeczkę bardziej wchłonie. Nie wyszło, więc dzisiaj będę się świecić. Powiem wam, że dojechałam do Gdańska, tak, jak najbardziej, ale z przygodami, gdyż pociąg się zepsuł. Tak więc postaliśmy sobie, nawet nie wiem gdzie, po prostu była przerwa. Oczywiście musiało trafić na jeden z cieplejszych dni ostatnio i no klimy to nie uświadczymy, nie. Więc ludzie tam już wiecie, marudzili, że jest mega gorąco i że chociaż niech drzwi pootwierają, jak i tak stoimy i nie możemy wysiąść. No ale dojechaliśmy, tak? Liczy się. Delikatne opóźnienie. Teraz nie wiem, czy zdążę jeszcze coś zjeść. Tak właśnie przyszłam tutaj i się zastanawiam, czy wziąć sobie coś na wynos, bo spotykam się z koleżankami za pół godziny i muszę jeszcze tam dojść. Więc może będę, wiecie, szła i jadła. Spotykam się dzisiaj, tak jak powiedziałam, z koleżankami ze studiów i nie widziałyśmy się już długo. No nie ma co ukrywać, czasami ciężko się zgrać w tym wieku, jak już każdy ma swoje życie, no i też były wakacje, więc różne wyjazdy, ale udało się, prawda? Dla chcącego nic trudnego. Ja uważam, że jeżeli dwie strony chcą utrzymać ten kontakt, to go utrzymają. Nawet jeżeli on nie jest zbyt częsty, no to dadzą radę. Zbiornik wodny w centrum handlowym. Oryginalnie. Całkiem ładnie to zrobili. Czy to jest pułapka? Dzisiaj przyjechało tędy prawie 4700 ludzi. Sporo. Fajnie, że tak ludzie jednak przesiadają się na te rowery. Zaczynam podejrzewać, że się zgubiłam. Myślałam, że w miarę dobrze znam Gdańsk. Weszłam sobie tutaj i w sumie nie wiem, gdzie idę. Co tu mamy? Pogotowie socjalne dla osób nietrzeźwych. Okej, czy ja tu w ogóle przejdę? Jakieś tory? A temu, co się stało, postanowiłam zawrócić i dojść do ulicy Głównej. To chyba odpowiedzialnie z mojej strony, prawda? Jest i Góra Gradowa, widziana z dołu. Tutaj niewiele widać. Weszłabym, ale niestety zakaz kąpieli. Bardzo mi się podoba, że są takie zielone miejsca w centrum miasta i takie dla dzieci. I proszę, można sobie usiąść na trawce. No fajnie, fajnie. W Polsce mam mega przesuszoną skórę. Ta woda jakoś tak na mnie działa. I w ogóle balsamów nie używałam na Malcie. A tutaj trzeba coś wypróbować. Jeszcze tej opcji barista nie próbowałam, tylko zawsze taką zwykłą. Więc spróbujmy. Stanęłam sobie tutaj na tle krzaków. Zaczynam przecierać kamerę, bo coś ostatnio ta jakość nagrywania mam wrażenie, że się popsuła. I tutaj o, z tyłu nagle wychodzi jakiś pan. Okazało się, że tu jest skrót, taki nazwijmy to skrótem, z tamtego bloku. Ja po prostu tak mi, wiecie, zatkało. Raczej nie nagrywam przy kimś i zawsze się tak głupie czuję, że ktoś sobie myśli, co ty robisz z dziewczyną. No bo jak jeszcze jestem, wiecie, na przykład w Gdańsku Głównym, gdzieś tam na bulwarze w Gdyni, w Sopocie na Molo, no to tam jest trochę osób, które nagrywają tak bardziej turystycznie. Natomiast jak sobie tak staję pośrodku niczego i zaczynam mówić, no dzisiaj idę tam i tam, to jednak mi głupio. Już wam mówiłam, no na Malcie było jakoś łatwiej i w ogóle wy tego nie widzicie, bo ja to robię poza kadrem, ale ja mam o tutaj na dolnej wardze, nie mogę niestety wskazać ręką, to zaraz przejdziemy do tego, mam na dolnej wardze taką jakby lamkę, a to po prostu mam jakoś mniej barwnika w ustach, nie wiem, w jednym miejscu. Jest to dosyć dziwne, ale ja normalnie wyglądam
jakbym się opluła. I czasami edytuję to i mówię, dobra, już czekam na komentarze, nie? Że po prostu, nie wiem, naplułam sobie na usta. A tak mam od dawna i czasami właśnie poza kamerą robię tak, żeby chociaż na chwilę to się zmieniło. No, może jednak jakaś delikatna pomadka wyleczyłaby mój, no może nie kompleks, ale jednak zwracam na to uwagę, czyli widzicie, coś jest nie tak. Przechodzą tutaj ludzie, ale dobra, no trzeba się nauczyć nagrywać też w Polsce. I mam, proszę Was, ze sobą paczkę. Jest dosyć spora, ale lekka, więc sobie postoję, gdyż mam tam buty. I chyba wchodzę, nie wiem, w jakiś nowy rozdział dorosłości, bo nie przypominam sobie, żebym ja coś zwracała. Może kiedyś, może, jeszcze nie wiem, za czasów poczty. Teraz raczej już nie korzystam z poczty, ale ja raczej nie zwracam. Ja raczej oddaję, jak coś nie pasuje, oddaję w sensie komuś, albo sprzedaję, albo daję donacje. Nie wiem, jakoś tak trochę to też życie na Malcie mnie tego nauczyło, bo ja często zamawiałam sobie coś do Polski i ktoś mi coś przywoził, wiecie, na Maltę. I trochę potem było za późno już na te zwroty. I tak z tym zostawałam, co oczywiście jest bezsensowne i w ogóle strata pieniędzy, ale teraz postanowiłam to zmienić. Postanowiłam też właśnie korzystać z Vinted. Planuję teraz w weekend, kiedy to oglądacie, planuję już założyć Vinted. Dam Wam link na dole, bo tam chyba można zaobserwować człowieka. I proszę Was, będę tak robić porządki na bieżąco i też mam książek dosyć sporo, które przeczytałam, ale to nie są takie książki raczej, do których się wraca. I dlaczego ja to trzymam? Nie wiem. O, właśnie mi wyskoczyło powiadomienie, że do paczkomatu, do którego idę, właśnie trafiła moja paczka, którą będę odbierała. Także widzicie, to ma wszystko zgrane, wszystko zgrane. Tutaj mam buty do biegania, niestety chyba wszechświat nie chce, żebym biegała w Polsce, bo powiem Wam, że takie sportowe mam, ale jednak to jest coś innego i boję się, że zrobię sobie krzywdę, bo coraz bardziej po biegach odczuwam stawy i kości. Tak, wiecie, nie że zakwasy, tylko takie dziwne miejsca mnie bolą. No i stwierdziłam, dobra, zainwestuję w porządne buty do biegania z taką podeszwą dosyć wysoką, bo najczęściej jednak biegam po asfalcie. Patrzyłam na stronie, nawet wiecie, jakaś tam strona, sklep biegacza, także profesjonalnie, prawda? I zmierzyłam sobie stopę, bo tam był cała rozmiarówka rozpisana i w ogóle wszystko. Nie zadziałało. Trochę jednak są za ciasne. Tak więc, no cóż, tak jak mówiłam, wszechświat nie chce, żebym biegała. Dzięki wszechświat, będę gruba. No po prostu świetnie. Tak więc oddajemy dzisiaj buty, a to, co przyszło do paczkomatu, to również buty. I to są takie buty do chodzenia na co dzień. I kupiłam sobie identyczne, jakie mam aktualnie. No teraz nie na sobie, bo teraz mam takie sandałkowate, ale takie trampko. Nie wiem, one się chyba nazywają sneakersy, tak bardziej profesjonalnie. I ja je mam z 3 lata i one wyglądają... Nie. Wyszła kolejna osoba. Muszę się gdzieś przemieścić, bo... Dobra, tutaj dokończę i lecę tam. Tak więc, to są po prostu dla mnie buty idealne. One są tak wygodne, że ja przez pierwsze pół roku, jakie miałam, mówiłam tylko do męża, że ja kocham te buty, ja się czuję po prostu jak moje nogi by tak chodziły po chmurce. Naprawdę uwielbiam je, ubóstwiam i mam gdzieś, jeżeli komuś, nie wiem, nie podobają się czy coś, czekajcie, odłożę tę paczkę tutaj, bo po prostu one są idealne. Nigdy w życiu nie miałam tak wygodnych butów, a jestem osobą, która, nie wiem, może ma jakieś dziwne stopy, ale różne buty mnie dosyć mocno obcierają i zawsze mam raczej problem, żeby znaleźć coś sensownego. Jak będę w domu, to Wam je pokażę, rozpakujemy sobie razem. Może ktoś akurat też szuka, zawsze można zamówić i proszę, tak jak ja, oddać, jak akurat Wam nie podpasują. I zobaczcie na moje włosy. Wiem, że zmiana tematu, wiem, ale już idę do tego paczkomatu. Te włosy wyglądają tak, jak ja je zepnę, albo w jakiegoś koka, albo w kitek. Od razu mam i takie odgniecenia,
każdy w innym kierunku, ale też taką szopę. Chyba muszę wrócić do jakiegoś porządniejszego układania ich. No, bo to już tak... Nie wygląda to najlepiej. I chyba ostatnią rzeczą, którą tutaj chciałam poruszyć, jest przedszkole, bo pamiętam, jak rozmawialiśmy o tym... Kiedy to było? Jakoś dawno w sumie, chyba w czerwcu czy w lipcu. I opowiadałam Wam, jak chcemy to rozegrać z przedszkolem u mojej córki. I też pojawiły się głosy. No ja też miałam takie myśli, żeby nie było, że nie wiem, jakoś dotknęły mnie te komentarze czy coś. Ale... że może być problem, że moja córka tak przychodzi do przedszkola, kiedy ta grupa już jest, że tak, wiecie, po prostu dochodzi do już utworzonej wcześniej grupy i że no, te dzieci tam się będą znały. Ale powiem Wam, że no ja wiem, że dopiero mamy tutaj początek września i zobaczymy może za jakiś tam miesiąc czy dwa, ale początek był bardzo dobry. Ona zaczęła chodzić już pod koniec sierpnia. To miał być taki rozbieg, taka mini adaptacja, ale nie było to potrzebne w sumie, bo od pierwszego dnia ona chciała zostać na długo. To było też takie, no może nie zmartwienie, no ale zastanawialiśmy się nad tym, jak to rozegrać. Przedszkole na Malcie miała w czerwcu od 8.30 do 12.40. Więc wiecie, no to jest bardzo krótko w porównaniu do tego, jak wyglądają przedszkola w Polsce. No i tak rozmawiałam z mężem, rozmawiałam z nią, że tam były 4 godziny, to co teraz robimy, przeskok na 8, że no to może być za dużo. A więc na początku byliśmy po prostu pod telefonem, żeby zawsze móc przyjechać i tak sobie ustawialiśmy, szczególnie ten pierwszy tydzień, żeby móc w każdej chwili szybko podjechać, ale nie było takiej potrzeby. I potem ja się codziennie jej pytałam, czy ona chce iść na śniadanie, czy pójść trochę później, czy chce zostać aż do podwieczorku, czy mamy przyjść trochę wcześniej po nią. I codziennie do dzisiaj odpowiada, że ona chce być tam długo, długo, że jej się tam podoba, że dzieci są fajne i panie są fajne i fajne zabawki i dużo czasu na zewnątrz spędzają, szczególnie jak mamy taką pogodę. W ogóle ta pogoda, to powiem Wam, że mnie zaskoczyła we wrześniu. Tak ciepło, świetnie, oby tak dalej. Tak więc jest naprawdę dobrze. Może nie idealnie, może jeszcze mamy takie kilka kwestii, nad którymi pracujemy. Może na razie nie będę tutaj głośno o nich mówić, bo to też są jednak takie prywatne sprawy mojej córki. Ale idzie to wszystko w naprawdę dobrym kierunku i cieszę się, że to poszło aż tak łatwo, że wiecie, że ona codziennie chce tam iść, że nie ma takiego nie, dzisiaj nie, ja chcę zostać w domu czy cokolwiek, tylko ona chce tam iść i chce tam jeszcze iść, no wiecie, 8 godzin, nawet 8,5 i jej się tam tak podoba. I jak wczoraj przyjechaliśmy, to chyba było, nie wiem, jakoś tak przed 16, to ona była oburzona, że co tak wcześnie, że zawsze przyjeżdżamy trochę później i że jej się to nie podoba. Tak więc jest dobrze. A jak tam początek roku szkolnego u Waszych dzieci, albo wnuków, albo przedszkolnego? Dajcie znać. Mi akurat każdy taki etap szkoły, ja jestem z tych czasów, kiedy było jeszcze gimnazjum, oraz etap przedszkolny, no wszystkie te etapy bardzo dobrze się kojarzą. Ja nie mam takich myśli, że wiecie, a szkoła, to w ogóle było strasznie. Ja lubiłam chodzić do szkoły, miałam też fajne paczki ludzi w szkole i naprawdę mam bardzo dobre wspomnienia. Jeżeli chcecie napisać, jak tam było u Was, to chętnie poczytam. W ogóle to tę paczkę nadaję jakoś przez aplikację. Ja w ogóle pierwszy raz coś takiego robię i ona nie ma żadnej etykiety, ani nic. Pisali tam, że jej nie potrzebuje. Co to za czasy? Trochę to poszło do przodu przez te ostatnie lata, nie? Że już nie trzeba stać na poczcie w kolejkach, tylko idę po prostu z niepodpisanym kartonem. Zrobiłam sobie tak długi spacer, że ledwo żyję, ale dobra, skończę jeszcze tego vloga. Tak więc, jeżeli ktoś by szukał jakiegoś numeru czy coś takiego, to tutaj na chwilę pokażę. Ja mam rozmiar 38 i te buty są, jak widać, z firmy Eko. Może wyjmę dwa. Wiecie co? Wyjęłam je i zastanawiam się, czy to te same buty. Czy czegoś nie nakręciłam.
Ale wydaje mi się, że brałam po prostu te same. Czy coś się zmieniło przez te 3 lata? W sensie są mega podobne, ale one chyba nie są takie same. W sensie podobają mi się, tylko nie wiem, czy będą aż tak wygodne. A może tamte już po prostu tak rozchodziłam, że już ich nie poznaję, jak wyglądały na początku. Ej, teraz to po prostu nawet nie wiem, co mam mówić wam. Włączyłam nagrywanie i nie wiem. No, wydaje mi się, że są inne. Dobra, wiem, że mnie nie widać, nagrywam z ciemnego pokoju, ale muszę wam coś pokazać. No, moim zdaniem to nie są te same buty, bo chyba aż tak ich nie rozchodziłam. I one są i czarne, i zniszczone, i ogólnie brudne, no bo nie chciałam ich żerować na ostatnie dni ich życia, ale no chyba aż tak by się nie zmieniły. Co ja w ogóle zrobiłam? Ale one kosztowały dokładnie tyle samo, ile tam bez tej promocji. Kilka razy zastanawiałam się, czy to wam pokazać, ale wróciłam z lasu, ok? Ostatnie dni spędzaliśmy na Kaszubach i jest grubo. No nie będę tutaj specjalnie udawała i myła tylko dlatego, żeby to nagrać. One są brudne, a widząc porównanie z tymi nowymi, to one są tragicznie brudne. Czy jesteście na to gotowi? To będzie tylko dla ludzi o mocnych nerwach. O matko, czy wy to widzicie? Czy to jest możliwe, żeby aż tak to się rozjechało? W ogóle fajna różnica w sznurówkach. I powiem wam, że ja te sznurówki nawet wybielałam. Ale znowu, no jest jak jest, no co mam wam powiedzieć. No one są takie tutaj bardziej wąskie. Nie wierzę, że wam to pokazuję, ale no dobra. No nie, no to chyba nie są te same buty, nie? Dzisiaj dziwnie kończę tego vloga, ale nie tego się spodziewałam. Myślałam, że wam pokażę po prostu taki but, tylko że 3 lata wcześniej. Miłego weekendu, pa!